iPad czy Books Note? Co wybrać do nauki i do studiowania? To jest pytanie, które zadaliście z okazji rozmowy o iPadach, no i zmierzymy się dzisiaj z tym wyzwaniem, szukając odpowiedzi. Podam 7 powodów, dla których zdecydowałbym się na Books Note. Podam też 7 powodów, dla których zdecydowałbym się na iPada. I mówimy tutaj zarówno o Books Note 3, Books Note 5, Books Note R, czyli wszelkich tych urządzeniach mniej więcej 10-calowych, które mają system Books. Mówiąc o iPadach, mówimy o zwykłych iPadach 10-calowych, ale też tych może nieco bardziej zaawansowanych. Oczywiście pytanie, czy Books, czy iPad, to trochę pytanie kategorii, czy kupić motocykl, czy samochód. No ale po co wybierać? Lepiej mieć i motocykl, i samochód. No tak, ale jeżeli mam ograniczony budżet i ściśle określone potrzeby, to motocykl czy samochód? To Books Note czy iPad? Za Booksem przemawia to, że na nim się pisze tak jak na papierze. To znaczy dobra kombinacja folii i rysika daje takie poczucie bardzo zbliżone do tego, jakbyś pisała na normalnej kartce papieru. Natomiast w przypadku iPada, nawet jeżeli nałożysz folię, nawet jeżeli używasz rysika, czyli Apple Pencila czy Logitech Crayon, to jest to jednak odległe od pisania na papierze. Jednak urządzenia e-inkowe tutaj są dużo mocniejsze. Books jest lepszy dla oczu przy długotrwałym pisaniu, przy długotrwałym czytaniu, no bo e-ink to trochę tak jak ekran Kindla. Natomiast w przypadku iPada mamy ekran normalny LCD, bardzo podobny do tych, które mamy w laptopach. Pracując z Books Note łatwiej się skupić, dlatego że jest to takie estetyczne urządzenie czarno-białe na papierze elektronicznym, podczas gdy iPad jest pełnowartościowym tabletem z wszelkimi pokusami multimediowymi. Za Booksem przemawia też jego bateria. To znaczy, oczywiście ten ekran e-inkowy pożera dużo mniej prądu niż normalny wyświetlacz. W związku z tym, szczególnie przy wyłączonym Wi-Fi, ten ekran potrafi dużo dłużej nam służyć niż normalny ekran iPadowy, niż normalna bateria iPadowa. Mówi się, że iPad powinien pociągnąć, zależnie od wersji, od używania, przez te 7-8 godzin. Ktoś mówi, ale że ja notuję przez 12 godzin, no to prawdopodobnie urządzenie z e-inkiem posłuży ci te 12 godzin notowania. Na Books Note masz dostęp do Google Play, no bo jest to urządzenie androidowe, w związku z tym możesz tutaj instalować znane ci aplikacje androidowe, choć zwróć uwagę na to, że nie wszystkie będą dobrze działać z racji tego, że jest to ekran e-inkowy. Do Books Note masz dostęp do tańszych rysików, których nie trzeba ładować, bo one działają w tej technologii EMR. Podczas gdy do iPada pozostaje ci dość drogi Apple Pencil albo Logitech Crayon, no bo inne zamienniki raczej nie dają rady. No i w przypadku iPada ten pisak, ten pencil musisz ładować, musisz go doładowywać, gdy w przypadku Books Note po prostu piszesz. Na Books Note odnajdujemy innowacyjne rozwiązania związane właśnie z notowaniem, no bo firma Onyx zdaje się regularnie obserwować, co się dzieje na rynku i wdrażać różne podejścia, wynikające chyba często z inspiracji od innych firm, bo mnie tutaj niektóre rozwiązania przypominają to, co było w Remarkable, czy w jakichś innych urządzeniach. Także tutaj, jeżeli jesteś skupiona na pisaniu odręcznym, no to w Books Note odnajdziesz dużo usprawnień, dużo udogodnień, które są zrobione w taki sposób, żeby ułatwiać życie nam, którzy notują, podczas gdy iPad umożliwia notowanie, ale nie jest to urządzenie, gdzie notowanie odręczne jest szczególnym priorytetem, przynajmniej nie wydaje się, żeby był, jeśli chodzi o to, jak jest tworzony iPad. Z iPadem przemawia to, że on jest przyjemny w obsłudze. Wydaje się, że jest pomyślany w taki sposób, żeby było nam łatwo z nim działać, a nawet po podłączeniu do klawiatury, żeby mógł w pewnym sensie zastąpić też laptopa, jeśli chodzi o pracę z edytorem tekstu, z przeglądarką, czy z jakimiś dokumentami tekstowymi. Podczas gdy Books, powiedzmy sobie szczerze, dużo może, ale jest dużo bardziej skomplikowany w obsłudze. iPad ma kolorowy wyświetlacz, co w przypadku notowania, gdy potrzebujesz używać wykresów, jakichś zdjęć, ilustracji, ma swoją wartość. No bo Books jest
czarno-biały. Tam możesz notować, tam możesz rzucić jakieś diagramy, ilustracje, ale wszystko będzie czarno-białe. Przy niektórych sytuacjach studenckich, sytuacjach nauki, jednak to, że możemy używać kolorowych materiałów, będzie bardzo pomocne w nauce. Za iPadem przemawia też to, że producentem jest amerykańska firma, co ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że inaczej rozumie się bezpieczeństwo w świecie zachodnim, a inaczej w Chinach. Warto wiedzieć, że Onyx, firma, która produkuje Buxa, jest to firma chińska. W związku z tym to, gdzie te dane są przechowywane, jak są przechowywane, mimo deklaracji producenta, może niekiedy wzbudzić pewne wątpliwości. Co więcej, niektórzy uważają, że system Apple jest bezpieczniejszy od Androida, jeśli chodzi o różne możliwości wycieku danych. Także w tym przypadku, jeżeli potrzebujesz mieć pewność, może nie pewność, duże prawdopodobieństwo bezpieczeństwa swoich danych, to prawdopodobnie skierujesz swój wzrok bardziej w stronę iPada niż w stronę BooksNote. System iPada będzie dużo dłużej wspierany niż Androida, no bo iOS to zwykle jest 7 lat łatek bezpieczeństwa, gdy w Androidzie spodziewamy się mniej więcej 3 lat. Za wyborem iPada do nauki i studiowania może też przemawiać cena. Bo mimo, że produkty Apple słyną z tego, że są kosztowne, to jednak łatwiej będzie kupić za 1000-1500 zł używanego iPada z rysikiem niż 10-calowe urządzenie e-inkowe firmy Onyx. Wydaje się, że też łatwiej będzie w przyszłości odsprzedać iPada niż BooksNote'a. Z racji ich popularności, to znaczy iPady są popularne, więc prawdopodobnie prędzej czy później znajdziesz nabywcę w miarę dobrej cenie swojego używanego iPada. W przypadku BooksNote prawdopodobnie sprzedasz, ale jest to produkt niszowy, więc siłą rzeczy też osób zainteresowanych takim produktem będzie zdecydowanie mniej. Zaletą iPada jest to, że działa w ekosystemie Apple, więc jeżeli masz laptopa, masz Maca, czy kiedyś zamierzasz mieć, no to poprzez kupienie w tej chwili iPada i notowanie na iPadzie wchodzisz potem gładko w ten ekosystem Apple'a. Natomiast BooksNote to jest urządzenie androidowe, więc tutaj ta przyjemność tej synergii ekosystemu Apple'a ominie cię, jeżeli zdecydujesz się na BooksNote. Mam nadzieję, że pomogłem ci rozstrzygnąć dylemat, czy iPad, czy BooksNote do notowania. Jak słyszysz, jeżeli zależy ci przede wszystkim na takim bardzo mocnym odzwierciedleniu pisania po papierze, no to skieruj swoje kroki w stronę firmy Onyx, czyli producenta BooksNote, bo tam faktycznie przy dobrej kombinacji folii na ekran i rysika będzie się pisało bardzo podobnie jak na papierze. Natomiast jeżeli potrzebujesz urządzenia do notowania, odręcznego notowania, ale jednocześnie używasz też kolorowych wykresów, ważne jest dla ciebie, żeby korzystać z multimediów, też chciałabyś, żeby to urządzenie służyło ci nie tylko do notowania, ale też do innych prac, na przykład z edytorami tekstu, z przeglądarką, no to prawdopodobnie w twoją stronę uśmiecha się leżący na półce iPad. Też oczywiście czynnik cenowy ma znaczenie, bo jednak te urządzenia z e-inkiem, z papierem elektronicznym są nieco droższe od tradycyjnych iPadów. Także jak mówiłem, mimo że firma Apple słynie z dość wysokich cen, to jednak taniej znajdziesz iPada niż urządzenie BooksNote 10-calowe. To tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że było to pomocne. Jeżeli macie dodatkowe pytania, zachęcam do dyskusji tej na dole na YouTubie i pogodnie Was pozdrawiam.